Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Good Game Empire. Tym razem, słuchajcie, dawno nie było Good Game'a. Dawno nie było takiej jakości nagrania też, bo Good Game'a, wiecie, na OBS-ie spokojnie mogę nagrywać. Warbanda niestety się nie da. Ale to nic, wracamy do Good Game'a. Miałem długą przerwę. Powiem wam, że coraz mniejsze chęci mam po prostu na tą grę. Także odcinki będą się pojawiać, ale po prostu bardzo rzadko, raz na jakiś czas. Ja tak naprawdę poza odcinkami tutaj już nic nie robię, ale cóż. Ale czasami mam ochotę, widzicie, sobie jeszcze na chwilę coś wejść, coś porobić. Wiem, że wy lubicie tego Good Game'a, więc dzisiaj sobie porobimy. A porobimy sobie dzisiaj. Ja wam powiem, co sobie porobimy. Ja sobie coś sprawdzę. Ja sobie sprawdzę, czy mam wszystkie wioski rozwinięte na maksimum. W ogóle zobaczcie, nagrywam na nowej przeglądarce Opera coś tam GTX, czy jakoś tak. I tutaj w ogóle czasami tak się uda odpalić, że nie ma, zobaczcie, reklam, nie? To jest fajne, to mi się podoba. Tak to można grać. No czekajcie, bo się zwiesiłem. No, tak to można grać, natomiast na innych przeglądarkach, widzicie, na przykład na tym Microsoft Edge, na Google Chrome, to były te reklamy, a tutaj są nie zawsze, z tego co widzę. Czasami się uda włączyć, że są, czasami się uda włączyć, że nie ma. No i to tak działa. Także fajnie. Nie, widzę, że wioski mam wszystkie już tutaj roztentegowane. Bardzo dobrze. Po prostu nie pamiętałem. A dzisiaj mamy tak. Mamy nomada, który będzie trwał sobie jeszcze... ile? Nie wiem. Ale... i tryb klasyczny, bo... bo ja chcę dużo mieć tych wrogów po prostu. I teraz tak, nawet bez zwiadu, bo to nie ma sensu, zrobimy sobie coś takiego. Słuchajcie, pierwsza fala to będzie tak. Ile mam tarcz na nomada generalnie? Tyle. Dobra, 22. Tutaj 12, bo chyba tak to było, nie? Czy nie? Nie wiem. Jak to jest po 20, to 240. Dobra, 14 dałem dla pewności. Tu nawet chyba za dużo dałem, ale to już mniejsza o to. Tych sobie będziemy dawać... to jest taran. Tych będziemy sobie dawać po, wiem, 8. I jeszcze damy sobie jakieś te... O! Też po. Tyle nie trzeba. 8. I tutaj po 8 tych naszych drabin. To będzie wszystko. Tu sobie damy teraz do kompletu. Słuchajcie. A co? A tak? Dobra, mam dużo tych jednostek, zobaczcie. Jest fajnie. I tu w tej chwili bym sobie zapisał szablon. Tak jest. Ile kosztuje odblokowanie drugiego szablonu? 2200? Słuchajcie, to się przyda, wbrew pozorom. Ja sobie to odblokuję. Szablon pierwszy. Nazwiemy sobie go w ogóle Nomad Tarcze, że to jest pierwsza fala tak jakby. O. I to jest to. Natomiast... tu teraz, zobaczcie, zrobimy sobie coś takiego i damy sobie po jednym. O! I
to damy sobie jako szablon drugi i to będzie zapisz. Mam nadzieję, że dobrze to zrobiłem. I tu będzie nomad skrzynie. Dobra? I teraz słuchajcie, dajemy sobie tu. Dobrze? Ciśniemy. Co jest? W jakiej fali ataku wyłącznie narzędzia? Czekajcie, bo coś mi tu nie pasuje. Nie rozumiem tego. Ej. Ej, bez jaj. Może tu jeszcze muszę, no ale to była gdzie głupota. Nie no, tu nie mogę przecież dawać. Bo tu mi zaraz giną. Ej. Ej, co? Dobra, słuchajcie, nie wiem, coś tu się pobagowało. Dobra, próbujemy teraz tak. Tu, to, dobrze. I tu lecimy z tym. No ej! Ej, no o co chodzi? Przecież mam te jednostki. Że coś się zmieniło? Że ja muszę tu dać tych i tu muszę dać tych? Wow! Ej, to jest... Nie, no tak być nie może. Przecież nigdy tak nie było. To jest git. I co? I tu będzie to. Nie, no to halo. Halo, halo. To tak, tak ja się nie bawię przecież. No kurde. Bez jajec. Ej, coś się zmieniło? Że teraz trzeba wszędzie dawać te jednostki? Ja pierniczę. No bez jaj. No to musimy sobie zmodyfikować w takim razie. Słuchajcie. Dajmy sobie tutaj jednego. O, tych możemy dawać. Dobra. Tych. I teraz sobie dajmy... Tak. A drugi szablon to będzie tak. I tu może być tak. Tak? Tak będzie? O, tu mogę sobie dać nawet tak. O, niech będzie tak, żeby dwie fale były, kuźwa, tych jednostek. No i co? I teraz zapisujemy? Nie, bo tu się będzie pojawiało, kurde, lebele. Ich 90 wtedy, 190. Dobra, lecimy tak. Nadpisujemy. I to słuchajcie, coś się musiało zmienić, bo nie było takich sytuacji wcześniej. Dobra, i teraz atakowanie będzie przyjemne. Wydałem te 2200 rubinów, ale ma to swój teraz, wiecie, swoją dobrą stronę, że możemy teraz bardzo szybko i sprawnie atakować. I to mi się podoba. I teraz jest git, naprawdę. Teraz ten system nie jest taki zły. Tu.
Maszynie. Dobra. W ogóle powiem wam coś w takim mini sekrecie, bo ogólnie parę dni temu wbiło mi 300 subskrypcji, za które wam chciałem bardzo podziękować. Magiczny próg. I powiem wam szczerze, że szykuję się do tego, żeby zrobić jakiegoś takiego próbnego live'a. No, w ogóle w jakiś właśnie, w jakąś sobotę z rana, tak jak teraz jest na przykład o takiej porze. Bo jestem ciekawy, czy w ogóle będzie. Wow. Wiecie, czy mi się to udało ogarnąć? Ja tam coś już się bawiłem, tak wiecie, prywatnie, żeby zobaczyć, jak to w ogóle robić, tak dalej. No i być może wam powiem, nie wiem, na Facebooku napiszę, że planuję live'a, dam wam jakieś tutaj powiadomienie. No i zobaczymy, co słuchajcie, co z tego będzie. Na pewno wam dam znać wcześniej, żebyście też mogli sobie wtedy czas wygospodarować, żeby te parę osób chociaż było, bo to zawsze będzie, wiecie, fajne. A na pierwszym takim live'ie myślę, że bym grał właśnie w Good Game'a. Nie wiem, czy byłby zapis, czy nie. Zależy, czy to ogarnę, ale to wiecie, w swoim czasie. Także takie plany są. Właśnie taki live z okazji 300 subów i może potem już regularnie, raz na jakiś czas, jakieś takie by live'iki się robiło i byłoby fajnie. Nie wiem, dajcie znać, co na ten temat myślicie. Bo mi taki pomysł się osobiście podoba. A moglibyśmy też, wiecie, wtedy jednocześnie sobie pograć razem, bo i wy byście grali sobie w tym czasie tam na swoich kontach i tak dalej. I by było chyba, myślę, spoko. Także to jest taki plan na przyszłość, jak mi się zachce. Ale chciałbym coś takiego zrobić, powiem wam, więc. Więc myślę, że to zrobimy. Całkiem może nawet niedługo. Ale na razie, dobra, koniec ogłoszeń parafialnych. Na razie wracamy sobie do naszego odcinka i do atakowania tutaj tych nomadów. O, 28 strat tylko. Fajnie. Kolejny poziom, jakieś tutaj punkty lecą w ogóle. Dobra. Ja sobie tu, słuchajcie, teraz pousuwam stare wiadomości, bo tu już po prostu jest tragedia. A, nie mogę. Dobra. To odpiszę za chwilę. Widzicie, informacja od gracza sprzed miesiąca i niestety, ale od tego czasu mnie nie było na grze. Dobra. O to będziemy sobie patrzeć po tym. Patrzeć potem. Dobrze. Się wysłowić nie mogłem. Dobra, no to ciśniemy dalej w takim razie. Tu lecimy tak. Teraz muszę się nauczyć tego schematu, że tu muszę zmienić to i teraz to. I lecimy szybko i nie ma co się tutaj rozczulać. Mamy dużo już tych dowódców, więc jest git. Nawet nie wiem, czy więcej będzie można mieć. Choć zakładam, że chyba jeszcze jakieś ulepszenie obozu będzie, ale nie mam pewności. To zaraz sobie sprawdzimy w zamku po prostu. Dobrze. Tutaj tak, tu lecimy druga, trzecia, czwarta. W ogóle czemu nie ma pięciu fal? Pięć, a bo piąta chyba i szósta jest tylko na tym, na obcym, tak mi się wydaje, nie? Chyba tak to było. Chyba właśnie tak to było, słuchajcie. Dobrze. Mamy dużo tych skrzynek, więc dużo też automatycznie. Bardzo dużo tych punktów, w sensie nam, no, tabliczek nomadów będzie wpadać, co mnie bardzo cieszy.
I proszę, i dla Sojuszu jakieś tam nagrody już lecą. Dobra, a chyba jeszcze jednego tu mogę puścić, spokojnie. I zaraz będziemy szli na kolejne obozy. Dzisiaj, wszystkie sobie dobiję do 90 i słuchajcie, i tyle będzie. Dobrze, dobra, o, tu jeszcze dwa ataki mogę dać spokojnie. Słuchajcie. Bardzo dobrze. I jeszcze jeden i będzie wsio w tym jednym przynajmniej obozie. O, fajny bohater nawet, Driada. Już pozapominałem w ogóle, jakich bohaterów tutaj mam, tych dowódców, a są bardzo fajni niektórzy. Dobra. Co, lecimy dalej w takim razie. Ciekawe, czy tu mogę więcej dać. Mogę. Proszę bardzo, widzicie. Pamiętałem, że niektórzy bohaterowie mają więcej tutaj tych jednostek możliwości posiadania. Dobra. A tu? Ej, to zróbmy tak. O, że tu sobie teraz nadpiszę to. Słuchajcie. Tak jest. Bardzo dobrze. Nadpisane i teraz będzie jeszcze więcej jednostek chodziło u bohaterów, którzy mają możliwość wysłania większej ilości tych jednostek. Dokładnie. Zgadza się. Wszystko działa. Jednak jest to trochę intuicyjne. Na początku, widzicie, ludzie się gubili, ja też bardzo się gubiłem. Niektórzy mówili od początku, że super system atakowania, ja byłem trochę sceptyczny, ale to pewnie dlatego, że ja jestem człowiekiem, który się bardzo szybko przyzwyczaja do tego, co wiecie, co było wcześniej i jak są jakiekolwiek zmiany, no to po prostu ja ich nie lubię. Ale z czasem znowu się człowiek przyzwyczaja i teraz już nawet nie pamiętam, jak wyglądał ten stary system atakowania. Powiem wam szczerze. Po prostu już nie pamiętam. Jak tam nagrywanie? Ile czasu? 18 minut. Spoko. Luz, chill i spontan. Lecimy dalej. Ja bym w ogóle może jakoś surowce wykorzystał na coś. Czekajcie. Jakieś badania tu by się porobiło, nie? Nie, nic z tych rzeczy. O, a może coś takiego? I może byśmy tutaj coś sobie po ten te... Co wolniej? Czego wolniej? Może niby nie ma, że niby są w tym? O, w środku, w dzielnicy? Ja wiem. Może. Dobra, słuchajcie. Wracamy tutaj, 88. No to możemy jeszcze spokojnie chyba jeden atak tutaj puścić. O kurde! Ej! Skończyły się jednostki? O co chodzi? Ej, może skończyły się jednostki? Nie, no mam 600. To ja nie wiem. Raporty. Przecież 15 tysięcy ich aż miałem, to jest bardzo dużo. No ładnie tego tutaj wpada. Bardzo mi się podoba. Słuchajcie, ja bym może sobie dał do skarbca sojuszu trochę tych surowców, bo to po prostu jest masakracja. O!
8,90. Spokojnie mogę teraz słać atak. O, 500 sztuk złota. No, zobaczymy, kiedy kolejną jakąś dzielnicę uda nam się tutaj osiągnąć. O, tu wszędzie przecież trzeba. O. No dobra. Sprawdzę tylko, czy są wszystkie jednostki, wiecie, możliwe. Nie wiem, czemu tam tak się stało, czy faktycznie mi brakowało jednostek, czy kiciul. Albo po prostu to był, wiecie, bug tego wyświetlania, bo to się często zdarza przecież tutaj w tym Good Game'ie. Ej, właśnie. Zakładam, że to był bug tego wyświetlania. Przecież 15 tysięcy bym w życiu nie wykorzystał jednostek. Dobra, lecimy tu. Pięknie. No tak to można cisnąć. No słuchajcie, teraz z tymi szablonami naprawdę jest przyjemnie. Tylko trzeba tutaj zainwestować trochę rubinków, żeby jednak miało to sens. I teraz faktycznie w tym sens widzę duży. Jest przyjemnie. Można atakować naprawdę hurtowo. I jest to po prostu przyjemne. Wow! Wykorzystałem chyba wszystkie te maszynki, co jest chore. Których mamy najwięcej? Dajmy sobie te. O! No. I teraz... No, bo muszę znowu ten. To czekajcie. O, tu możemy więcej dać. Tu możemy więcej dać. Dobra, i teraz zapiszemy sobie... kurde, nie to. O, i teraz sobie zapisemy. Zapiszemy. Dobra, i tu lecimy teraz z tym. Przy czym tu dajemy sobie... Słuchajcie, to, tu, to i tu, to. O! I to drugie będzie teraz zapisać w ten sposób. Zgadza się? I... Pięknie. Dobra, lecimy dalej. W takim razie. No, jak już się ogarnie szybkie, widzicie, ustawianie tych szablonów, no to potem po prostu to jest tylko przyjemność, żeby cisnąć. I jest to naprawdę spoko. Dwa obozy zostały praktycznie tylko, żeby je wyekspić. Proszę bardzo. Pięknie. Coraz więcej tam tych wszystkich, zobaczcie, nagród wpada. Bardzo dobrze. Ale nie sądziłem, że skrzynie mi się tak szybko skończą, bo to, wiecie, one są wartościowe. One dużo dają bardzo. A też ciężko je zdobyć. Ale po prostu kończą się jak świeże bułeczki w piekarni w sobotę o 8 rano. Takie porównanie, kurde. Dobra. Ja tu jeszcze mogę spokojnie puścić atak. Tu tarcze, tutaj lecimy skrzynie. Jeszcze jednego możemy spokojnie wziąć. O, driada, fajnie, lubię. Dobra, na razie tyle. Tu mogę chyba jeszcze puścić jakiś atak. O. Super.
Dobra. 2900. Dobra, na razie sobie to pousuwam. To sobie poza odcinkiem odczytam. Bo tak, bo nie chcę, żeby ktoś czytał moją prywatną korespondencję z innymi. Dobra. No, a takie sobie fajnie teraz idą. Widzimy. Przyjemnie. Barony na 24 poziomie. Jest git. Damy sobie informacje. O, proszę bardzo. Zakładam, że niedługo będę miał znowu pełną tą. O, wyposażenie pełne. Wow, nie mam tych. Nie mam sprzed wieków tych rzeczy. O co tu chodzi? A, coś nowego to mamy. Dobra. Dobra, tyle. A, weźmy sobie od razu, odblokujmy ten archipelag, bo... Bo przecież mogę. Oczywiście, że tak. Ups. Nie wiem, czemu nakładka zawsze mi się GeForce'a ten włącza. O kurde. Dobrze, jesteśmy tu w takim razie. Rubinków 30 wpadło za to. Bardzo dobrze. Jestem... Wow! Wow! Nie sądziłem, że na tym poziomie moim, jaki mam, jestem w stanie zrobić po prostu, albo w pewnym momencie nawet być w top 1. To jest kuźwa jego w dupę, nie wiem. Dobra, a jak w ogóle nasze posty? Coś tu się dzieje ciekawego? O, tutaj mamy surkę, możemy sobie kupić, proszę bardzo. Bym te wszystkie piekarnie jeszcze ulepszał, no nie? Tylko, że to jest drogie. Jakby była jakaś zniżka akurat, to bardzo chętnie. No i ekstra, słuchajcie. Tu jeszcze mogę 3 razy puścić, dobra. Jeszcze 3 ataki mogą tu przyjść. Tak też zrobimy w takim razie. 3 ataki i Fajrant. Dobra. Skrzynie się jeszcze nie skończyły. Na szczęście, jakby się kolejne skończyły, to byłoby mi smutno. Okej. Skrzynie. Ale to jest, powiem wam, ciekawe, że teraz nagle no, wymagają no, stawiania jednostek przy maszynkach, jak kiedyś wystarczyło w jednej tylko tej, na jednym skrzydle, na jednym, no, na jednej flance ustawić. A teraz nagle się im odmieniło. No trudno, ale okej. Dobra, ataki sobie 3 ostatnie idą. Ja bym sobie teraz zobaczył. Słuchajcie mnie, moi drodzy. Mam 114 groszaków, z którymi nic nie zrobię. Mam 70. Wow.
No i dzisiaj oficjalnie, słuchajcie, mamy dzielnicę wojskową. Ja sobie nawet specjalnie ukryję, żebym widział, co to jest. Mamy dzielnicę wojskową trzeciego poziomu. I tyle. I dziś jesteśmy w stanie dzielnicę handlową sobie w takim razie kupić. I ja to zrobię. Bo ja mogę. A mogę drugą tą? Mogę drugą wojskową? No bez sensu. Ale dzielnica handlowa jak najbardziej, słuchajcie. Oczywiście, że tak. No bo ja tu, czekajcie, no bo nie mam tu nigdzie handlowej, prawda? Nie. No nie mam, no sprawdzałem, kurde, lebele, jego w dupę nie mam. No. No i dobrze, mamy wojskową tylko. Dobra. No to lecimy z tym koksem w takim razie, dla pewności. Dzielnica handlowa. Kupujemy ekstra. Zaraz sobie ją położymy. Pobawimy się trochę tutaj tymi rzeczami. Dobra, muszę sobie znowuż. Zobaczcie. O, coś tu pochować. I dzielnica handlowa. Jezus, dobra. Proszę bardzo. Mogę od razu ulepszyć. Proszę bardzo, ulepszamy oczywiście, że tak. Raz, dwa, trzy. Mogę jeszcze raz ulepszyć. Proszę bardzo. Raz, dwa, trzy. Bum, bum. Bum, bum. Super. Więcej już nie mogę. I teraz tak. Co ja tu mogę schować? Zaraz sobie sprawdzimy. Na pewno targ. Czekajcie. Do dzielnicy. Bardzo dobrze. Co jeszcze może być w dzielnicy handlowej? Czekajcie. A, piekarnia może być, tak? O, proszę bardzo. To zróbmy taki myk. Tartak jest maksymalnie zrobiony, można chować. Młyn maksymalnie można chować. Piekarnia maksymalna będzie można schować. Ale ja wolę sobie schować kamieniarza. O! Bardzo dobrze. I teraz, moi drodzy kochani. Niech to będzie tu na razie. Proszę bardzo. O. Piekarnię w przyszłości też sobie tam schowamy, bo tak. O. I zobaczcie, że w tej chwili kurcze lebele. Tu będzie to. Tu będzie to. O. Dobra, to jest w kolejności od najlepszej. No to może być. No to lecimy z tym. Z tym. Z tym. Dobra. Brakuje nam tutaj szkła. To sobie prześlemy, proszę bardzo. Z Warensburga. Maksymalną ilość szkła. Teraz sobie ulepszamy w tej naszej dzielnicy handlowej. Kamieniarza. Dziękuję. Wow, ile tu jest w ogóle poziomów? No, mega. No, czadzior, powiem wam. I patrzcie, ile tu się teraz zrobiło jeszcze miejsca.
Dzięki temu. Ja to muszę przemyśleć. Dzięki temu teraz spokojnie. No tu akurat się już nie zmieści chyba, nie? Nic takiego. Zmieści się. Zmieści się. No to lecimy z tym koksem, proszę bardzo, dziękuję. Tu się na razie nie zmieści. O. O to chodzi. Dobra. Słuchajcie. Nie, to sobie na razie wszystko zmagazynujemy. Trochę się pobawię. A co? Będzie dłuższy odcinek. O, dobra. Mamy tutaj jeszcze do postawienia coś takiego. Coś takiego. I zobaczcie, ile nagle miejsca zrobiło się tutaj w tym zamku, no nie? O, i tu lecimy jeszcze raz. Teraz jeszcze z tym. To możesz w ogóle odwrócić. Dziękuję. O, i tu się jeszcze jedno zmieści. Proszę bardzo. O, niech będzie tak. Dobra. I na razie tak może być. I tu na razie będzie mała przerwa. Chociaż, a nie będzie przerwy. Kurde jego. Pobudujemy sobie te wszystkie teatry. Słuchajcie. Co on kosztuje? Nic? Ej, o co chodzi? Czemu nie mogę tego? A nie, mogę. Nie wiem, coś tu. Aha, że kilka było chyba takich darmowych od razu, okej. Okay. Niech będzie. Dobra. Dobrze. I co? To sobie kładziemy też? Pewnie, że tak. Aha, bo może miałem, wiecie, jak to było, że może miałem w ekwipunku trochę. O, w tym tutaj, tak? No przecież, że tak. O to chodziło. Dobrze, to już wszystko wiem. O, i na razie będzie tak. Myślę, że jest git. I potem będziemy sobie rozbudowywać dzielnicę handlową, wojskową. Wojskowa, handlowa, na trójce. I będziemy chcieli kupić sobie jeszcze dzielnicę, moi drodzy, wewnętrzną. Bo to też nam da trochę, mam nadzieję, ten miejsca. I potem jeszcze tylko te dwa magazyny i piekarnie. I to będzie wszystko, słuchajcie. Więc. Ja sobie kupię troszkę losów. Tak. Za drogie. Nie opłaca się. A kupię sobie, bo to trzeba. To trzeba mieć, słuchajcie. Dobra. Co w ogóle jeszcze za to mogę kupić? Żetony budowy. Bardzo mi się to podoba. 152 mi zostały, tak? No to to. O, 7 i pyk. Pięknie. Wszystkie zużyte. Jest czat.
Jest czat. Ile trwa odcinek? 40 minut. Bardzo dobrze. Wszystkie obozy na 90 poziom. Jeszcze ostatnie trzy raporty. Sprawdzimy 2500, 2100. Jeszcze tylko szybki rzut oka, które miejsce mamy top 1, ale to słuchajcie, to jest dopiero początek nomadów, więc nie ma co się tutaj podniecać, ale taki mój achievement, że chociaż przez chwilę jestem top 1 spełniony, no nie? Ale już na pewno się nie utrzymam, bo więcej na nomadzie już tutaj grać w tym wydarzeniu na bank nie będę, a bardzo się cieszę, mamy fajne dzielnice, naprawdę zadowolony, ulepszyliśmy sobie kamieniołom na szóstkę. Nie, żeby to było jakoś potrzebne, będziecie pewnie mi mówić, żeby to wszystko burzyć, ale... No w sumie, czy ja mam teraz... Tu w ogóle gdzieś... Czekajcie. Czy ja gdzieś... Mam, po jednym, dobra. I na razie będę tak miał, bo ja i tak, wiecie, w ogóle nie gram, praktycznie nie plądruję, więc niech te surki się tu robią. Dobra, słuchajcie, drugi odcinek, ale dawno nie było Good Game'a, więc myślę, że jest fajnie, że jesteście zadowoleni. Tak jak mówię, będę wam dawał znać, co z live'em, który niedługo planuję zrobić. Na Facebooku myślę, że wrzucę wtedy, wrzucę informację, kiedy jest planowany i będziecie wszystko wiedzieli. A póki co... Wielkie dzięki wam wszystkim za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się, no i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.